Mech, to jestem ja na All Inclusive. Zawsze po prostu coś mi spadnie z talerza i się ubrudzę na tych wakacjach. Ten, aha, to już jest ten Ancymon. Jest ona na maksa wtórna. Takich piosenek na Eurowizji jest co roku. Another song, another slay. Cześć wszystkim, z tej strony Miechulec i witam Cię w kolejnych moich reakcjach na piosenki z Eurowizji 2024, a tym razem Cypr, czyli Celia Capsis z piosenką Liar. Mówię szczerze, kiedy po raz pierwszy usłyszałem demo tego utworu, bo miał on wyciek jakoś tak kilka tygodni temu, to miałem takie... mech, na zasadzie okej. Gdzieś tam jest światełko w tunelu, ale jeszcze trzeba go mocno wydrążyć, bo jest tutaj dużo do poprawy. I poprawili to. Poprawili to i powiem wam, Cypr. Cypr 2024 to jest piosenka, której warto posłuchać. Dlatego nie przedłużając, czas na reakcję do tego cudeńka. Już pierwszy kadr nie budzi jakichkolwiek złudzeń. Będzie slay. Po prostu mocne kobiety, mocne kobiety. Uwierzycie, że ona ma 17 lat? Okej, trochę wygląda młodo, ale z drugiej strony jest taka mocna i pewna siebie, jakby miała 30. To jestem ja na All Inclusive. Zawsze po prostu coś mi spadnie z talerza i się ubrudzę na tych wakacjach. No dobra, ale nie o tym jest ta piosenka. Okej, są emocje, jest płacz. Ale tutaj Celia mówi, nie kochana, bądź silna. A tu już jest ten, aha, tu już jest ten Ancymon. A proszę, jak ją tam ciągnie za rękę, będzie drama. Kocham ten rytm. To są totalnie wakacje 2024. I teraz ten układ. Liar, liar, liar. No tutaj jest drama, ale już Celia idzie rozwiązać problem. O matko, jak pojadę na wakacje, to obowiązkowo właśnie tak wchodzę do baru. Nie ma innej opcji. Jakby trochę nie rozumiem przesłania tego teledysku, że okej, one są takie biedne, uciemiężone przez tych mężczyzn, którzy okłamują je i co nagle ona wchodzi i wiecie, wywraca talerze i jakby hey girls! Jakby... Trochę to chyba jest spłycenie problemu, ale z drugiej strony, nie wiem, muzycznie super, tylko ja bym już nie dokładał do tego jakiejś interpretacji. To nie jest Holandia. Okej, jest party. No tutaj będzie dance break na scenie. To nawet nie ma innej możliwości. Tu myślę, że nam wszystko spadnie wszystkim. Absolutnie. No i co? Poznała jakiegoś swojego takiego abstryfikanta, ale prawdziwą miłość? Czy co? Czy to jest właśnie ten kłamca? O! I koniec! To ja bym to zakończył jakoś mocniej, chociaż ja tu widzę na tym Liar od razu widzę po prostu, wiecie, fajerwerki albo jakieś płomienie na koniec, żeby faktycznie jeszcze bardziej podbić ten występ. Nie no, muzycznie absolutnie slay, ale nie do końca kumam teledysk i w ogóle całą tę historię. Myślę, że bez tej historii w sumie będzie mi łatwiej odbierać tę piosenkę, bo to jest totalnie utwór, gdzie nóżka chodzi. I wydaje mi się, że nie ma co dokładać do tego jakichś większych interpretacji, bo nie po to on jest. Jest już dużo oryginalnych propozycji, dużo, wiecie, przekombinowanych, bardzo takich abstrakcyjnych, takich performance'ów i tak dalej, i tak dalej. A to jest piosenka po prostu z krwi i kości, rodem z Eurowizji. I oczywiście jest ona na maksa wtórna. Takich piosenek na Eurowizji jest co roku, ale w tym roku nie ma jeszcze takiej propozycji i
to może sprawić, że faktycznie Cypr się wyróżni na tym tle i że to będzie piosenka, która naprawdę będzie dość wysoko. Chociaż tak jak mówię, no brzmi to jak Tamta 2.0, brzmi to jak Eleni Fureira. Cały performance będzie pewnie podobny albo do Chanel, albo do Noi Kirel. Także to już było w ostatnich latach i my to znamy, ale też kochamy to, co znamy. I to myślę, że faktycznie będzie utwór, który awansuje do finału i który spodoba się szczególnie publiczności. Na jurorów bym nie liczył, ale publiczność szczególnie w arenie na pewno będzie zadowolona. No i jeżeli ja miałbym obstawiać, to moim zdaniem jest to kandydat do otwarcia pierwszego półfinału, bo biorąc pod uwagę, jakie piosenki są w pierwszej połowie pierwszego półfinału, oprócz właśnie polskiej, oprócz chorwackiej, no to Cypr jest tak naprawdę taką mocną propozycją, mocną, taneczną. Jeżeli nie Cypr, to ja nie wiem, kto otworzy ten pierwszy półfinał. Tak czy inaczej, jest to piosenka, którą mam naprawdę wysoko na swojej topce, a że zbliża się piątek, to zdecydowanie będzie lecieć jeszcze nie raz ten utwór w moich głośnikach i na moim telewizorze i w ogóle wszędzie, gdzie będę, na każdej imprezie, bo Cilia Capsis naprawdę zrobiła i robi bardzo dobrą robotę. Jestem ciekawy, czy i ty odbierasz tak piosenkę z Cypru na Eurowizji 2024? Czy podobają ci się takie rytmy? Czy lubisz w ogóle dance na Eurowizji, taki dance pop? Daj znać koniecznie w komentarzu. Jeżeli podobało ci się to wideo, to zostaw lajka, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. I oczywiście zachęcam cię do odwiedzenia mnie na TikToku i na Instagramie oraz na moim eurowizyjnym serwerze Discorda. To już tyle na dzisiaj. Niebawem widzimy się w kolejnych reakcjach. Do zobaczenia. Cześć!